Cześć, tu Mamik, pokażę Wam o co chodzi w grze Castle Combo. Gra będzie się składała z 9 rund, w każdej rundzie będziemy musieli wziąć jedną kartę i dołożyć sobie do pola gry. Nasze pole gry będzie się składało z siatki takiej 3×3, czyli 3 w rzędzie, 3 w kolumnie. A jeśli zapełnimy 9 kart, gra się będzie kończyła i będziemy podliczać sobie punkty. A co tutaj mamy? Mamy dwa pola, czyli zamek, tak, w talii jest 39 kart. I prowincję, także jest 39 kart. Mamy szlachcica, tak, który będzie nam wskazywał, skąd możemy wziąć karty. Do tego każdy z graczy zaczyna z 15 monetkami i 2 kluczami. W naszej turze mamy na początku do wybrania, czy bierzemy sobie karty, czy możemy użyć kluczyka. Za kluczyka przesuwamy tego szlachcica na drugą stronę, czyli teraz by jechał do góry, jakby był do góry, to oczywiście by jechał na dół, albo odnawiamy karty, czyli wywalamy 3 karty na discard i bierzemy 3 karty. A na kartach mamy tak koszt, mamy banderę, tak, mamy dwa rodzaje bandery, czyli te szare i te niebieskie, to jest właśnie w zależności z którego idą. Mamy tutaj tarcze, te tarcze właśnie będą się kombować. Później mamy dolny pod obrazkiem opis, czyli to jest akcja, która będzie się natychmiast odpalała. No i te w tym białym to są akcje, które będziemy, punktacja końcowa, tak? Czyli tak, powiedzmy, że sobie weźmiemy tego. Oczywiście pierwsze będziemy brali go na środek. I jeszcze tutaj mamy taki mały symbol. On pokazuje, że wtedy szlachcic będzie szedł do góry na przykład, tak? W zależności jakiego będziemy sobie brali, różne są efekty. Tu mamy efekt jeden za sąsiadującą tarczą, tak, jeden za zieloną tarczę, takie wyszły. Inne są na przykład jeden za każde puste pole. Powiedzmy, że sobie przesuniemy tego posłańca do góry, weźmiemy sobie to za każde puste pole. Tu teraz nam pokazuje, gdzie możemy położyć, bo oczywiście musimy położyć tak, żeby się stykała z naszą kartą. Powiedzmy, że kładziemy sobie tutaj. I w tym momencie zarobiliśmy sobie 7 zł, ponieważ mamy 2 karty, 9 jest, czyli dostaliśmy 7 monetek za to. Mamy też efekty, na przykład tak jak ten efekt, że tu sobie go kupimy, że będziemy wyrzucać jedną kartę z danego rzędu. Możemy też tak zrobić, czyli będziemy wyrzucać z linii. Jeszcze mamy jedną opcję w grze, jeśli nas nie stać na kartę. Teraz na przykład mamy 2 pieniążki i no fakt, że nas stać tutaj na te 2, ale powiedzmy, że nie stać nas, możemy odwrócić sobie kartę i wtedy dostajemy 6 pieniążków plus 2 klucza. I na koniec gry podliczamy każdą kartę, tak, czyli każda karta, która tutaj jest, będzie nam punktować bądź nie. Czyli za pierwszą kartę dostałem 10 punktów, tak, chodziło o set, czyli mamy set niebieski, jeden zielony jest tutaj i jeden ten pomarańczowy też, czyli mamy 10 punktów. Te, które są odwrócone, są za 0, tak, i tak sobie podliczamy wszystkie punkty plus klucze, które zostały, dają nam 1 punkt zwycięstwa. I tak by wyglądała cała gra.